Hej, witajcie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj czwartek. Zapowiadają jakieś przelotne deszcze. Jest lekkie zachmurzenie, ale póki co jest w miarę ładnie. Pokażę wam, mam tutaj taki piękny wazon. O. A w nim bez. Jeszcze niektóre kwiatuszki nie do końca się rozwinęły, ale po prostu pachnie przecudownie. O. Jest też kot. Jest też kot. Cześć. Puniuś. Halo. A drugi kot gotowy na pićko, tak? Piciu? Proszę. Proszę bardzo. Widać tu taką przepiękną, przepiękną tęczę. O! Tu dalej. Tutaj dalej. I to wszystko przez odbijające się światło z tych brylancików. A ja zdjęłam hybrydy i mam takie kluseczki grubiutkie, króciutkie. Takie paznokietki teraz. A tutaj mam pieczone jabłuszka. Na coś pomiędzy śniadaniem a przekąską. Troszkę mi się przypiekły. Kilka, które były za cienko po prostu pokrojone. Ale tak, to są takie fajne, jeszcze mięciutkie. Bez żadnego tłuszczu, po prostu dosłownie szczypta soli, szczypta cukru i cynamon. Ta fryzura jest teraz dziwna. Będę nagrywać film, będzie to mój codzienny makijaż i tutaj we vlogu pokażę wam, jak to wygląda od tej drugiej strony. Mam tutaj takiego softboxa. I statyw. Tylko on musi być odwrotnie, że jeśli siedzę, to żebym mogła za tą rączkę troszkę obniżyć kamerę. O, i zobaczcie, jest tak właściwie dosyć ciemno. Tyk. O, taką mamy różnicę. Tak nam tu ładnie oświetla. Muszę też oczywiście zamknąć okno, żeby nic nie było słychać. Z zewnątrz troszkę przysłonię
zasłonką, żeby było takie ładne białe tło. Kot, będziesz nagrywał ze mną? Nie? Piciu. Piciu, piciu. Dobrze. No i tak to mniej więcej wygląda. Teraz muszę... Teraz zajmie mi to 10 minut, zanim mniej więcej ustawię kamerę, tak jak mi pasuje. I będę nagrywać makijaż. Ale mam wory. Ale to proste światło. O, tu już tak... Tu już nie jest tak źle. Dobra. O, kamerę mam już mniej więcej ustawioną. I mój kot akurat pięknie się mi prezentuje. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Ale jeszcze sobie będę ustawiał trochę światło. Tak mniej więcej. O, jestem w kadrze, jestem, dobra. No. I tutaj mam już wszystko przygotowane do makijażu. Nie będę już przestawiać kamery, ale tam na dole dzieją się różne rzeczy, ale już nie chcę przestawiać, bo później z tego znowu nie ustawię i będę się denerwować. Okej. Siedzę sobie i czy... Oj, sorry kot, nie obrażaj się. Zasiadam. Film z codziennym makijażem nagrany. Tak to się prezentuje. Bałagan. Kot. Statyw, lampa, wszystko jest. No, także szybko to ogarnę. Odkurzę ten żwirek. I lecę. O nie, lecę. Bo coś tu się na mnie drze. Zrobię sobie szybką kawkę na wynos. Bo... Mam trochę stanowiście. Między innymi moja bratanica ma urodzinki. Muszę jej coś kupić. Kupiłam już jej jakąś tam zabawkę. Może później wam pokażę, albo i nie, jeszcze się zastanowię. I myślę, ona ma już... ile ona ma lat? 7? 7 urodzinki ma chyba. Tak, 7. To już wiecie, duża dziewczynka. I właśnie kupiłam jej takiego jakby konika. I dokupię jej coś albo w H&M-ie, albo w Zarze. Jakieś coś z ciuchu właśnie myślałam jej kupić. Zabawek to ona ma multum. O, i taka szybka kawka w takim kubku gdzieś w gratisie dla miłośników zwierząt. Jeszcze szybki strój dnia przed wyjściem. Mam taką luźną koszulową sukienkę River Island. Taka, ona jest kolor wina, taka bordowa. O, chyba słyszycie mojego psa. Torebka.
taka zwykła, tutaj tylko ma takie sprzączki jakby. Chyba Sinsay. Do tego takie rajstopki, takie serduszka. Mniej więcej w podobnym kolorze jak sukienka. Ona ma takie tutaj guziczki. Związałam je ją paskiem. O. Buty. Chyba ubiorę zwykłe botki. Bo właśnie nie mam żadnych balerinek. I może uda mi się dzisiaj kupić balerinki. Także no, lecimy w końcu. Chyba. Jednak wybrałam takie espadrille Deichmann. O, jeseł. Idź do domku, idź. Hancia jedzie. No, bądź grzeczny. Bądź grzeczny, Asiu. No, Asiuszku, chodź tu. Bądź grzeczny, pan cię jedzie. Zostań, pa. Tylko wsiadłam do auta, już oblałam się kawą. Oby to wyschło. Pochodziłam się jeszcze za tym biletem do parkomatu, bo miałam tylko 50 zł przy sobie. Akurat szedł pan, sprawdzał, ale jestem pod ryneczkiem. Kupiłam sobie takie tulipanki za 5 zł, 10 sztuk podobno. Jakieś takie małe te tulipany. W Biedronce można kupić ładniejsze, osobiście twierdzę, bo takie malutkie są. Ale dobra, bilet już kupiony. Tulipany też kupione, odkładam je pod siedzenie, żeby było im w miarę chłodno. I lecę w końcu w miasto. Aha, jeszcze sprawdzę, do której to mam. To 14.22, ok. Małe łowy lumpeksowe poczynione. O. Coś tu... Coś tu już mam. Ale może uda mi się nagrać haul lumpeksowy. A w Rzeszowie się rozpadało. W domu i pokażę wam na szybkości, co kupiłam mojej bratanicy. Najpierw pędem. Może zacznijmy od tego, że kupiłam jej takiego konika. Jest to taki konik, tutaj ma taką... Nie chcę mi się wyostrzyć, no. Halo. O, dobra. To jest taki konik, ma włoski. Do czesania, do tego jest grzebyczek, jakieś tam spineczki. Tutaj też ma taką pelerynkę. O. To był mój pierwszy prezent. I właśnie będąc na zakupach,
Wpadła mi w oko taka bluzeczka, również z konikiem. I stwierdziłam, że to będzie fajny taki komplecik. W sensie, no, do prezentu. I tu są takie cekinki. My Little Pony. Osiem, dziesięć lat. Ale wydaje mi się, że nie jest jakoś bardzo duża. Majcia ma lat 7, ale nie jest jakoś, naprawdę nie jest bardzo duża. I ta bluzeczka to jest 100% bawełny, taka fajnie wykończona, tak jakby, wiecie, jakby ucięta była po prostu. Ale ma tu taki jakby zwykły szef, tylko ta końcówka jest taka fajna, odwinięta. I do takiej właściwie ciemnej bluzeczki. Takie dosyć szalone różowe gatki, spodnie. O, ten róż myślę, że fajnie pasuje do różu na spodniach. O, takie rureczki przecierane na kolankach, ale to jest tylko takie przetarcie, nie jest to dziura. Myślę, że dla dziecka to dziury to tak niekoniecznie. Spodnie 7-8 lat. O. Takie ładne na pupie, zwykłe. I to są takie na gumeczce, także myślę, że będzie się je fajnie nosić. O, i taki komplecik konikowy. I dokupię jeszcze jakieś słodycze, wiadomo, jak to na prezent. Tutaj mam zakupy lumpeksowe plus buty kupione w takim no-name sklepie, ale nagram już haul zakupowy. Licznie. Yoga. Fajny ten worek z tego HM-u. No fajny. Mamy godzinę 17:30, a ja na 18:00 zbieram się na trampolinę. Chodzę na takie treningi 2 razy w tygodniu na trampolinach, bardzo fajne, nie obciążające kolan. Fajny wycisk, fajne cardio. A to co? Samo życie. No nic, ja się przebieram w sportowy strój i jadę. To już wszystko w dzisiejszym szybkim vlogu, który spędziłam na załatwianiu swoich spraw i za hajs, ze zwrotu podatku baluj. Takie fancy życie. No, to wszystko. Proszę o lajki oraz subskrypcję, pa!